No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko demerale to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Siema, siema, jestem Radzi, to jest kolejny odcinek naszej serii Podróg Okolnicy. Dzisiaj sezonu, co widzę na czacie, siemanko, ale dzisiaj poleciałem szybko. Nikt pewnie nie rozumie, co mówiłem, nie szało to. Wpadłem się na Twitcha, oczywiście, to wiecie, kiedy, 17:15, od 17 do 22 lecimy, poniedziałek, środa, piątek. Dostał łapkę w górę i subskrypcję na kanale, a my dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Podwórko Kolonisty. Słuchajcie, dzisiaj akcja taka, że sporo się znowu pozmieniało. Mamy drugą ogólnie połowę marca już, więc mamy dziewiątą, no ale dam czas na, tak na piątkę niech będzie. Słuchajcie, co się pozmieniało? Beczki. Beczka do gnojnicy sprzedana. Sprzedana również została brona czwórka, nie ma już jej. Sprzedaliśmy sobie również tutaj zgrabiarkę. Przetrząsarka też idzie na sprzedanie. Tak samo, tam kupiliśmy coś zaraz. Sprzedaliśmy również lejek nasz, bo już też nie będzie potrzebny. Już lejek będzie wymieniony, nie? Na co innego. Co tu jeszcze mamy fajnego dla was? Prasę Sipmę sprzedałem, bo po prostu już to wszystko jest tak stare i nieużywane, że masakra. Kredyt 55 tysięcy, spłaciłem piątkę, bo 4400 przyszło za mleko. Plus za to, co tam zostało, kupiłem wapna. Myślę, że jedna tutaj RCW wystarczy do tego. Więc tyle mam wapna. I kupiliśmy nowy pług. Pług pod idealne pod właśnie naszego partnerskiego MC-a. Jest to Vogelnaut Farmer M850, pług czteroskibowy, taki duży. Ogólnie spoko wygląda, dość lekka rama, mi się wydaje, ale na pewno będzie pasowało do MTZ-a i też w sumie po to był MTZ kupiony pod właśnie większy pług, więc to na pewno spoko. Tak, sprzedałem klamoty, dokładnie. I słuchajcie, dzisiaj jedziemy na pole. Na pole, na którym będziemy rzecz jasna zajmować się kukurydzą. Tu mam właśnie silnik już przygotowany pod tą akcję. Dlatego siuntka nasza zostaje odpalana i ruszamy na pole. Okej. Ruszamy na pole. Chciałem tutaj automatyczną apkę. Mam automatyczną. A, czekajcie, muszę bieg wrócić. Jak zwykle, jak wiadrem normalnie, jak wiadrem by mieszał, nie? Dobra, więc tak, lecimy sobie na pole. Popnować to, a potem będziemy oczywiście orać, nie? Orka będzie przygotowana pod. O, jeszcze panią puścimy. No proszę, proszę. Dobra, wjeżdżamy. Odstrzał odpala, no teraz tak, pani kochany. Teraz odpala odstrzała, nie? Dobra, to my lecimy sobie tam to zawapnować. Chewską podpięte, tak? On podpięty raczej. No i potem orka, nie? Ogólnie tam jest mega chwast. Taki naprawdę spory chwast. Coś jak tutaj, nawet może nawet większy. Już zobaczycie sami niedługo. Ja na tym polu też będę starał się nie z odcinkami, właściwie w trakcie odcinków wycinać te drzewa, nie? Ale raczej zrobię tylko sam odbiór drzewa. Znaczy, dzisiaj wytniemy sobie albo coś tam, a kolejnym razem zajmę się. Trójka, trójka. Kolejnym razem zajmę się po prostu tylko i wyłącznie odbiorem i tak dalej, nie? Więc to wam pokażę na odcinku, ile też kasy zrobimy. Może też trochę nam się zwróci jakby ta inwestycja, nie? W to pole. Bo 84 tysiące pół hektara to jest dosyć sporo, nie? Ale fajnie, bo mam od razu land kupiony pod cały ten. Wiecie co, jeszcze zrobię? Próbki badania, próbki badań, znaczy badania próbek glebowych. O, o to mi chodzi. 467 zł, to nie jest jakoś dużo. pH ogólnie jest w stanie takim dosyć średnim, bo jest złe. Azot jest taki też mały, więc no wszystko tragedia, nie? Szlak trafił to wszystko. Dobra. A my ruszamy sobie z tym. Z wapnowaniem. Raczej fajna powinna praca tutaj pójść, więc wydaje mi się, że będzie spoko. O, no, jakoś tam. Kurde, trochę na powolutku tego leci, tak? Muszę bardzo powoli jeździć. Więc widzicie, chwast jest duży. Idealnie po prostu, żeby to przeorać, nie? Dajmy na to, że to będzie jakiś tam zielony popląd czy coś, nie? Tak, Sebol, dobrze wyremontowane, dobrze idzie, nie? Pora wersja Max Parczewa. No, dokładnie. Więc to akurat fajnie, zrobimy sobie to wszystko, ogarniemy. I pod kukurudzę będzie fajnie. W ogóle tak, kupując tutaj to pole, zakupimy również tę działkę z lasem, który jest w tym miejscu. I tak naprawdę możemy się aż pod samym na nasze pole, po skarpę, z tym polem jeszcze rozwinąć. Więc kto wie, czy w przyszłości nie będę sobie gdzieś tam wycinał parę drzewek, po prostu tak sobie z roku na rok. I gdzieś tam wiecie, co rok przesuwał sobie, przesuwał tą miedzę tam bardziej w kierunku tego lasu. Aż na końcu są tylko same drzewa. Jakieś albo w ogóle te drzewa wytnę. I coś się porobi, nie? Bo to pole ma fajny potencjał pod rozbudowę. Na pewno jak te drzewa powycinam sobie też to
przyszłym roku sobie trochę tę miedzę gdzieś tam bardziej pójdę z nią w tamtą stronę, nie? Bardziej po drogę. No i co? Też to ogólnie fajnie jest, fajne to jest poletko pod kukurydzę, bo mamy, jak już wytnę drzewa, będziemy mieli bardzo szeroką miedzę, żeby sobie, wiecie, poprzeczniaki porobić sobie też jazdy dookoła, więc myślę, że to będzie naprawdę ideolo. Z tym jakby to fajnie u nas zrobić, nie? Że kukurydza będzie tutaj fajnie szła. I patrzcie, ja mam 40%, a ja jeszcze to muszę zrobić przynajmniej z 3 przejazdy. Więc wydaje mi się, że chyba... nie no, orkę na pewno jakoś zaczniemy sobie robić. Nie wiem, czy zrobimy całą orkę, ale coś tam postaram się porobić, nie? Ja też nie wiem ogólnie, jakie jest wasze zdanie na temat tej 60-tki, którą właśnie wyremontowaliśmy. Co nie uważacie? Ja uważam na pewno to, że strasznie wyje, ale to cóż, takie uroki tego sprzętu. Więc tak jest spoko. Gdzieś tam ogólnie mi się pojawia w głowie jakiś zakup nowego ciągnika trzeciego. Chociaż raczej teraz to jest myślenie po prostu, że jest potrzebny, nie? Więc raczej nie będę kupował. Ale gdzieś tam w przyszłości na pewno coś się pojawi. Bo raz, że to będzie też jakieś zmianowanie trochę tych maszyn, dla was nie będzie nudno. A siódkę chcę zostawić na pewno. Bo to jest tak, będzie było kona trochę tej serii. 60 była z nami od początku, nie? To pierwsze, nie, była 60 i Władek był H pierwszy, nie? Na początku. Tak, mi była 60 bez kabiny, potem była żółta z kabiną czeską, teraz nagle czerwony z napędem i plusem. Więc... okej, mam już fulla, dobra, to wyjeżdżamy ze z pola. Mam już fulla, już się wyspało wszystko. Dobra, wyjazd i lecimy. Ogólnie tak, jak chodzi o nawozy, poogarniam wszystko. Pola, łąki, jest ponawożone. Dużo ogólnie mi tego nawozu nie zeszło, bo tak jak mówię, ten lejek trochę mi mało tam rozsiewał. No i też dużo było i tak tego nawiezionego wcześniej, nie? Więc spoko. Mamy też właśnie w planach z zamiast, jak mieliśmy co kupić. I ogólnie padło na rozsiewacz jak widzą? Jan Paul? Chyba tak? Na taką siódkę. No, w sumie trochę mógł znakować. To będzie co, może pojedziemy na stację paliw, tam niedaleko jest, nie? Tam możemy znakować w sumie. Może tak to zastankujemy sobie ją tam. Wejdźmy na godzinkę, troszkę tak powolutku sobie jeździmy. Dobrze, że nie wybrałem w ogóle... A, zamknijmy sobie klapę za z tyłu, właśnie. Dobrze, że nie wybrałem sobie... jakby akcji, żeby tam jeszcze pojechać po to wszystko, bo jeszcze mówię, będziemy robić orkę tym nowym nabytkiem i nawet nie wiem, jak ten MTC sobie z nim poradzi, nie? Bo to jest troszkę z tym rzeczy takich śmicznych. Wiesz co, ogólnie ja myślę, że sobie przetnę, znaczy wytnę sobie trochę ten fragment, kiedy dojeżdżam, bo sama jazda jest dosyć nudną, tutaj mało co się dzieje, dlatego zatankujemy się po prostu, jakby paliwem i wapnem. O, to można nawet po wapno, nie? Żeby już potem nie się pojadę po paliwem, żeby wapno wyciągać. Tak, zatankujemy się i potem pojedziemy sobie po ten jeszcze. Wapno. Zrobię cięcie, tam zjazdę na pole, ogarniemy sobie i tak już jak skończę, to też spoko. Chcę zrobić jakieś cięcie, bo nie chcę wam też katować cały odcinek tym wapnowaniem, bo dzisiaj oczywiście pod odcinkiem daniem głównym jest orka nowym nabytkiem, nie? Tak, siódka po remoncie. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda dokładnie, jeszcze dla osób, które nie widziały. Cześć Kamilos. No i co, to już sobie odcinek na poniedziałek, jak nagram środę, więc troszeczkę na zapas sobie lecę, ale to i tak nieźle, bo ostatnio na zapas miałem bardzo mało tych odcinków nagranych, właściwie nie miałem w ogóle. Miałem dosłownie na styk te odcinki. A pojedziemy tutaj, pod ten dystrybutor. Okej. Zgasimy sobie. Tankuje się? Tankuje się, no i fajnie. O, więc tak wygląda siódka po remoncie. Nie no, ogólnie mi się podoba, nie? Nawet wygląda nieźle. Z tym przodem ma taki charakter ona, nie? Nie ma co mówić, jest taka fajna, nie? Z charakterem, jak Tatra. Dobra. Siądę sobie, już niech tam się zatankuje. Oczywiście zaraz opłacę sobie przelewy, mam aplikację banku. Tak. Dobra. Zapalamy. I wjeżdżamy, nie? O, chyba jakiś ten. O, panie, trochę tutaj procesja jest, widzę. Ale dobra, ostatnio sobie pojedziemy, nie? Siemaneczko Kamilos, siemaneczko Enduro, witam was. Chcę was słuchać, możesz napisać. Właśnie gram ogólnie odcinek na YouTube'ka. Także możesz mi się tutaj nawet z czatami, znaczy z czatami, z ludźmi na YouTube, nie? Ale potwór, no mega, mega wielki to jest potwór, nie? Kiedy wyjdzie ta obora? A czemu mam się pytać, ta obora? Mówisz w taki sposób, jakby, kiedy w końcu ta obora wyjdzie?
stary, no to nie jest tak, że ja wiem, kiedy ona wyjdzie. Pytaj Madhuba. Jak ci Madhub powie, kiedy wyjdzie, to będziesz wiedział. No ja sam nie wiem, kiedy wyjdzie, nie? Więc wiesz. Dlaczego ci ludzie mówią, kiedy wyjdzie, nie? Byś totalnie nie, twórca modów, map, nie ma żadnego wpływu na te premiery, nie? Wszystko zaczyna zależeć od gianców. Trzeba to zrozumieć chyba w końcu, nie? Dobra, to co? Jadę, widzimy się dopiero na polu, nie zabieram czasu. No i co, do zobaczenia po prostu, nie? Dobra ludzie, dojeżdżamy sobie na pole tylko nasze. Ja tu właśnie zawijam rogala i ciśniemy z tym. A może pójdziemy teraz tędy. Tulkę odpalę sobie. A, trzeba rozłożyć jeszcze tak, bo tam trzeba. Okej. Teraz zapomniałem. No i fajnie. Trójką mi się spokojnie pójdzie. No co ci sobie też dziwne, że siódka ma 70 koni. A czy sam jakiś tam problem z takimi prostymi wjeżdżami, nie? Tak, nagrywam odcinek, dokładnie. Jest odcinek na YouTube nagrywany. Więc sobie trochę zapasu robię. Nie, ogólnie wydaje mi się, wiecie co? Robienie daily na YouTube z farminga jest fajne i wydaje mi się, że stworzyłem chyba system idealny, jak chodzi o to. Ponieważ tak, gramy sobie farminga praktycznie cały czas, robimy sobie jakieś tam rzeczy, które gdzieś tam może was interesują albo nie. Macie wpływ na serię, bezpośredni wpływ, bo jesteście poza tego odcinku. Ja oszczędzam czas, tak naprawdę wszyscy są zadowoleni, nie? Bo ludzie na Twitchu mają spoiler odnośnie odcinka i mają trochę tam przedpremierowo wieści, a ludzie na YouTube po prostu mają daily cały czas i to jest dla mnie, to jest naprawdę zajebiste, nie? Mega sposób. Więc te farmingu te konie w tym farmingu to tu kłóce są. No w sumie tak, no jakoś przelicznik mocy w dzisiejszym efekcie tak się trochę pogubił, mam wrażenie, nie? Trochę tak. Ty, w ogóle to trzeba wycinać tutaj na górze, co jest? Znaczy na środku pola, czy nie? Bo tak na początku myślałem, żeby je zostawić, ale teraz widzę, że może mnie wkurzać, nie? Zresztą nie, ja może zostawię sobie. Kiedyś to była studnia o 19, a teraz jest drzewo, więc raczej zostawię sobie. Moto być dodaje do siątki, bo widać, że nowa, a ze sklepu? Nie no, przecież ja mówiłem, że siątka ma moto godziny usunięte, bo był licznik kręcony. To nie jest tak, że wiesz... Wiem 60 i remont to taki fix, nie? No stary, to jest wszystko przemyślane, nie? A tak nie działa. To jest normalnie, wiesz. Kręciliśmy licznik, nie? Bo jest wymiana licznika, bo i wiesz, wszystko nówka, nie? Teraz się świeci, nie przy jajca. Dobra. Tam chyba się zostało na końcu coś, nie? Jakiś taki pupek malutki, więc sobie dojedziemy. Nie wiem, czy w ogóle tutaj wszystko ładnie kryje, ale nie, no chyba nie kryje do końca. Trochę jest za szeroko na to, no ale trudno. Ważne, że się na polu zmienia i to się tutaj liczy, nie? W sensie na tym interfejsie. Więc to jest najważniejsze. I git. Dobra. Wyłączamy sobie. Piątkę wbijam. Przegląd nie podbijesz? Stary zegara założę na przegląd. Zresztą, jaki przegląd? Wiesz, jak to wygląda na przegląd? Jedziesz po prostu z tą 60. Dobra, to wiedziemy sobie. Jedziesz 60 po prostu do warsztatu i chłop ci podbija tak od buta. Co ty? Nigdy przegląd nie robiłeś? Traktoru jeszcze? Czekaj, to jest jakiś chłop, który bez kitu pojechał kiedyś na przegląd 60 traktorem. Nie znam takiego człowieka w realu, ani jednego. Nielegalnie jeździ po drodze? Może tak być, nie wiadomo, nie? Albo w ogóle czy ktoś kiedykolwiek spadł przegląd 60 aktualny, nie? Jakiś policjant albo coś. Nie no, żartuję, nie? Żart żartami. Ale gdzieś taki mamik się z tego stworzył kiedyś, nie? Dobra. Ja zawijam na gospo. Nawet się nie będę odpinał, tylko po prostu od razu wsiadka na MTZ i jedziemy, nie? Mamy odcinek akurat... Jezu, już tyle? Nie, ja nie zdążę poorać, trochę będzie się pociąć jakoś albo coś. Dobra. Gasimy. A na strajkach dużo matów dają na stan ciągnika? Aha, widzisz, może i tak. W sumie nie głupie. Mister Harejko. O! Od razu się chce jechać, nie? Dobra, ja od razu wbijam tej 6. Póki jest poniesiony? Poniesiony. I jedziemy. W takim razie. Tutaj powoli nic nie widzę. O, dobra, jest. Fajnie. Więc wjeżdżamy. Mam nadzieję, że chociaż trochę te poożemy. Ogólnie on ma 1,4 metra, dosyć tutaj nie jest dużo. Czy 1,6 metra? Ile ma ten pług? 1,4 czy 1,6?
Dobry podnośnik, w MTZ masz? Tyle czasu nie opuścił? No, wiesz. Warczewska moc, nie? 1,6 metra raczej ma. O, no to spoko, jak tak to fajnie. No, to git, dobra. No i sobie tutaj zajeżdżamy. Zacznę chyba orać od miedzy, nie? Jedna, potem druga. I co, jakąś szóstką pójdzie on? Nawet nie wiem, zobaczymy, czekajcie. Ja tych krzaków to się ogólnie pozbędę potem. Tylko tak na razie one się tutaj stoją. Piątka pójdzie. Coś tam idzie, nie? Nie, ładnie się orze, zobacz. Dobrze idzie, nawet prawie skiby się zgadzają. Trochę bardziej do tego muszę podjechać, nie? Tutaj orka trochę taka, wiecie, wymagana, nie wymagana, ale warto ją zrobić. Po prostu chcę to jakoś fajnie zaorać, a mówię, nie będę się jakiś tam pierdzielił w te nowe maszynki. W maszynki jakieś uprawowe czy coś, bo mówię, zrobię tutaj po prostu orkę w ten sposób i jakby to ten, powiedzieć, na sezonie, koniec sezonu. No w sensie, po żniwach już będę musiał tak wszystko porać, więc jak będę orał wszystkie pola, to sobie od razu tutaj poram, nie? Żebym miał jakby jednego roku wszystko do ogarniania, nie tylko tak o, nie? Ty, ja tego chyba na odcinku nie zrobię, ale choć parę przyjazdów by było dobrze zrobić, nie? Pług ogólnie wymaga 80 koni, 81 koni posiada nasz MTZ, także tak dosłownie powiedziałbym na styk tu się mieścimy. Siema, Kefir, witam. Dobra, teraz trochę przelecie tutaj poorzemy. Z górki powinno pójść trochę lżej. Dobra. Zawika, cyk i fuch i ogień, nie? No i fajnie. Trochę, no pług malutki jednak, 1,6 metra, to nie jest jakoś tam bezpośrednio dużo, ale... Nie no, dosyć w sobie, nie no, jakby nie było, jest dosyć realistyczne, co nie? Ale po kuku i tak będziesz musiał orać. Po kurdzy. Znaczy... Jak orać po kukurydzy? Nie, bo to jest sezon, nie? Po sezonie po prostu. A nie będę robił orki po kukurydzy, bo już będzie za późno, żeby cokolwiek zasiać na kukurydzy, nie? Właśnie, bo robimy na zielono to kukurydzę. Po kukurydzy trzeba orać? Chyba nie trzeba orać, nie? Czy mnie się wydaje? Nie wiem. Bo jakbym na przykład zaorał to, potem po kukurydzy jeszcze, to trzeba? Aha! O, masz ci los. O Jezu, no dobra, to drugi raz też się przełożę w sumie. No dobra, to niech będzie. Nie przewidziałem trochę tego. No ale nic. To się położę i tak, nie? No tak, to będzie wszystkie pola musieli porać. Wyobraźcie sobie tego streama, na którym będziemy robić orkę. Też to będzie 4 godziny po prostu jednej wielkiej orki na wszystkich polach, nie? Jakaś masakra. Tam odcinki też jakieś będą pojawiały rzeczy jasne z tego, ale też wiecie, nie aż tam specjalnie jakoś tak mega dużo, nie? No fajnie. Ja tutaj też te krzaki pousuwam, myślę, że na rogu to zostawię, ale takie te duże co rosną tutaj. O te, o, to się powyrąbuje, nie? Bo to raczej nie będzie potrzeba. Dobra, czy ja to dobrze jadę tak w ten sposób? Jak on mi tutaj bierze w ogóle? Chcę zobaczyć. O, myślę, że spokojnie tak mogę jeździć, nie? Tak jak tur będzie sobie lekko wchodził na to zaoranę, to będzie fajnie. No, że tak w miarę najwięcej orać, nie? No, spoko idzie. Fajne, proste pole. Mało teraz kto robi proste pola w farmingu, teraz zrobił te mapy z Reala. I tak naprawdę gdzieś tam takie te orki się gdzieś tam gubią. Więc średniawka. To też są ogólnie te kamyczki malutkie, nieszczęsne. A wiecie co, dobra, cofnę się. To też te kamyczki te nieszczęsne i myślę, że je też trzeba będzie jakoś pousuwać. Bo gram w sumie bez kamieni, ale te kamienie tam zostały wcześniej. Tak trochę lipa, nie? Na bruździe jeździć kołem. Znaczy, no tak, wiem, o co ci chodzi, tylko po prostu chcę tutaj w miarę szybko to porać, nie? Bo jak tak będę jeździł, wiesz, tak dosłownie jak w realu, to będę miał brał mniej, a tutaj przy tej okazji takich pługów właśnie mniejszych jest to bardzo widoczne, nie? Że tu jest nawet, wiesz, w takim pługu jak jedziesz równo z bruzdą, to ci wychodzi tego, nie wiem, strat jakieś 20%, nie? Jak w sensie chodzi o orkę, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Bo na przykład te pługi malutkie, chyba dwuskibowe Unie Grudziądz, nawet trójki tak mają, że jak źle pojedziesz, to potrafi ci w ogóle na przykład nie brać, nie? A mimo tego, że dalej masz maszynę odpuszczoną w ziemi, nie? To Polkę mieliśmy ogólnie kupować, ale ludzie się nie zgodzili, czyli bardziej to, żebym kupił, więc niechaj będzie to. Ej, ładnie to idzie. Ładnie, drugi przejazd już i nawet widać. Czy będzie kolejny na Xboxa? Oczywiście, że tak. Tylko muszę poczekać, aż się ten modhabik nam
ogarnie z tym, z mapą, nie sprawdza dobrze i będzie wydawana na Xboxa, nie? Weź Gruber i 30 metrów zamiast orać. Nie no, teraz już wziąłem, wiesz, orkę, bo chciałem przetasować ten pług na wiosnę, a i tak będę jeszcze robił orkę już po tym, po żniwach. Dlatego też trochę takie testów, jak to wychodzi. Ale bardzo ładnie. W ogóle mi się mega podoba ten klimat, taki, że jest tak w cieniu wszystko, takie poletko, a tam jest tak jasno, nie? Nie wiem, czy zabrał w ogóle miejsce na kukurydzę, bo chyba kukurydza potrzebuje dużo światła, nie? Może być tak, że od tego lasu trochę będzie ta kukurydza słabsza. Jest to w ogóle jak taka mechanika w farmingu, to już w ogóle wow, nie? No. Koniec, bo z dwóch robię, to możesz lecieć już teraz, Kasperek, ale myślę, że za jakieś minutki będę kończyć ten odcinek. Jakoś tak, bo wytrzymujcie, wybiło 22 minuty, z czego tam jeszcze trochę cięcia było. Ale ten, raczej nie będę jakoś tak, to 20 minut robię te odcinki, bo one wtedy są, no, po prostu dla was wygodnie się je ogląda i tak dalej, nie? Nie ma to jakichś tam problemów z oglądaniem, wszystko jest spoko, nie? Dobra, ja myślę, że zrobię sobie jeszcze jeden tutaj przejazd dookoła, bo mówię, orkę chcę jednak porobić, jakąś fajną. A nie tak, zostawić to w pół na pół gwizdka, nie? No ale nic, jak mówię, tak chcę jeszcze to dokończę na streamie. Wszystko, także wiecie. Dawaj dymy na odcinku, jakie dymy? Co masz na myśli mówiąc z dymy na odcinku? Wczoraj żeście robili dymy na odcinku. Znaczy wczoraj dla YouTube'ów, nie? A dla was to pół godziny temu, nie? Czy godzinę temu na odcinku, jak puszczaliście te odgłosy. I no fajnie to idzie. Fajnie, ogólnie mega mi się podoba ta animacja tej orki w Farmingu 22. Pamiętam w 19 to po prostu było wszystko takie właściwie, jakby się wylewało, nie? A teraz i sieczka jest sieczką faktycznie, orka jest orką, grubery są fajnie porobione, no wszystko to po prostu fajnie, nie? Szymonik z 4-4-4-4-4. Ile masz czwórek? 4 czwórki czy 5 czwórek? Mi się mieni w oczach. No, Szymonik, pozdrawiam serdecznie, oczywiście, no tak, tak, tak. Fajnie, że jesteś na streamku, dziękuję. Jest na odcinku, jakby nie było. Ma ktoś 500 biców? Nie, Sebol, przestań. BBB beton, no tak, beton jest na tym. Na budowie, nie? Fajnie to leci, spoczko. Ale dobra. Już sobie tutaj odwijam. Ja grałem, słucham w tle, no wiadomo, z ogólnie bardzo dużo osób chyba tak robi, nie? Dajcie znać, ludzie, na chwilę się oderwicie od gierki i napiszcie, czy jesteście tutaj ze mną na tym czacie. Bo właśnie sporo osób robi tak, że odpala sobie streama w tle, nie? I sami grają na przykład WTS-a, farminga, albo drusą jakąś mapę, albo moda, nie? Często właśnie tak się zdarza, ja sam tak robię, jak oglądam jakiegoś streamera albo coś. Tak po prostu w tle, nie? Sobie słucham. Ja na drugim też odpalony stream, a to tak to gram, no wiadomo. Jestem i gram se. Ja właśnie gram, bo wcześniej nie robiłem budynek. O, no widzisz, no, to więc coś się mówi, nie? Ktoś tam odluje, ktoś tam sobie coś gra. To jest fajna rzecz akurat, nie? To jest takie trochę streamer, stali się takim podcasterem. Tylko no, streamer to jednak chce mieć jakieś interakcje z widzami trochę, nie? Jestem klejem mapy, no i widzisz, Sanel, elegancko. Ja mam nadzieję, że twoja mapa ogólnie, jak wszystkich mapmakerów, dojdzie do skutku, kiedy coś fajnego w końcu wyjdzie. Bo jak na razie widzę dużo work in progressów, dużo sanych, fajne mapy, ludzie robią, a nikt nie publikuje, nie? Nie wiem dlaczego tak jest. Nie wyjdzie XD? Pewnie nie wyjdzie, no. Jak połowa, jak większość polskich map, nie? Teraz każdy robi mapę, a nikt nie wydaje. Ja słucham i szukam TikToków. A, no tak, 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 TikToków będą. Dzisiaj będą TikToczki. Czy trochę dłużej akurat, więc spoko. Dobra. Myślę, wiecie co? Ja ogólnie sobie zakończę ten odcinek w tym miejscu. Dokończę tą orkę już poza odcinkiem i widzimy się w kolejnym, myślę, już na siewach raczej. Także co? Dzięki za uwagę. O, tak sobie jeszcze wyjdziemy. Zegar sobie ogólnie ciągnik. O, dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków oczywiście. Napiszcie, czy wam się podoba taki zestaw i jeżeli tak, to po prostu napiszcie, nie? Albo dajcie pomysł na kolejne zestawy jakieś, nie? Co możemy zrobić. Dzięki, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam, pa, pa.